Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. My się widzimy w kolejnym odcinku Subnautica i coś tu właśnie jest. Moi drodzy, coś, czegoś nie wzięliśmy. Ja dotarłem już do kolejnego miejsca właśnie z tą skrzynką, która tam gdzieś była sobie zamknięta. Nie bić mnie, gnoje. No kurde, nie wiem gdzie to jest. Otwieramy ten grajdą. Tu mamy ogórka. Tu mamy innego stworka. Na szczęście sobie chyba odpuścił. A może i sobie nie odpuścił. Ej, no nie mówcie, że to zniknęło. Au! Nie tak mnie smyra i gnoju. Tylko zdanie, gdzie ona jest? No tak jakby to była gdzieś po lewej stronie, no ale tu po lewej stronie jedyne co jest, to blokada, no chyba, że ja naprawdę potrzebuję do tego, tutaj na przykład działka grawitacyjnego, ale wątpię, no. Łogór. Łogór. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś bug, wiecie? Mam wrażenie, że to jest jakiś bug, no bo ja tu nie mam jak wejść. I chyba się jeszcze stakowałem. Senpai, I'm stuck. Chyba, że tu jeszcze jakoś od góry się dało wejść, no ale to też tego nie widzę. Też tego nie widzę. No dobra, to wychodzi na to, że tylko i wyłącznie straciłem czas, płynąc tutaj. No czasem też tak bywa. Czasem też tak bywa. Bo tam coś musi być. No nie ma żadnej konsoli, nawet bym sobie sprawdził, czy to prawda, czy nie. Karabin unieruchamiający to mnie zbytnio nie interesuje. No dobra, nie ma to nie ma. Wracamy sobie do naszej miejscówki. I moi drodzy, no co my dzisiaj sobie zrobimy? Z pewnością, no będę chciał znaleźć tą miedziuchę. Znaleźć tą miedziuchę, żeby sobie już zrobić te dwa ulepszenia, które tam mieliśmy. Czyli tam był chyba pancerz. Ołów mnie interesuje zbytnio. Czemu jest tak dziwnie to? O, teraz jest lepiej. Ale też no, tak trochę dziwnie. Więc potrzebuję troszeczkę miedziuchy. Moje nieszczęście, niestety gdzieś tutaj nie mogę tego znaleźć. Tam na 30 sekund, to ja jestem na 250 metrach. Lipton. Więc tak, no miedziucha pierwsza. Kurwa, nie zdążę. Upłynę. Zdążyłem, wow. Ledwo, ale zdążyłem. Uff, no było naprawdę ciężko. Ale dopłynąłem. Dopłynąłem. Teraz znajdź tą miedź. Znajdź tą miedź. Gdzie może być miedź? Jak myślicie, gdzie możemy znaleźć tą cholerną miedź? Bo ja naprawdę trochę tak straciłem pomysły, gdzie to może być. Straciłem pomysły, gdzie to może być. W ogóle głęboko mamy tą bazę. Tak naprawdę gdybyśmy w rzeczywistości próbowali zrobić coś takiego jak teraz, no to byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne, bo ogólnie nurkowanie na takiej głębokości i szybkie wynurzenie powodowałoby chorobę dekompresyjną. I po prostu azot, który jest w naszych płuckach, bardzo szybko by się zaczął rozprężać i zrobiłby nam wielką krzywdę. Na szczęście tutaj chyba gra tego nie bierze pod uwagę. I jako tako możemy sami sobie tylko wypływać stąd. Ale ogólnie byłoby to niemożliwe. Znaczy, przez chwilę chyba dałoby radę, ale to w międzyczasie jakoś chyba jakieś cyrki wtedy wychodzą z tym wszystkim. Dobra, skrzynki z danymi już nie ma. Obszar cieplny, bla bla bla. Fragmenty jakieś tutaj są. Kryształ uranium. Dobra, bo tu mamy tak. Bryłka piaskowca i bryłka łupka. Bryłka piaskowca i bryłka łupka. Czym mamy? Bryłka piaskowca. To nie. To też nie. Wapień. Potrzebujemy wapienia. Shit happen. Jest tylko łupek i piaskowiec.
czy mogę zobaczyć tego Lewiatana? Mi to się jakoś pokazało? Nope. Ciekaw, czy gdzieś go tu znajdzie. No, no widać go, widać dziada. Dobra, no to oznacza niestety, moi drodzy, że nie mamy w tej chwili jak sobie z tym poradzić, niestety. Szkoda. Chyba, żebyśmy to spróbowali zniszczyć. Tylko wtedy nie mam prądu. Zobaczę w ogóle, czy to jest sens, bo to jest bioreaktor, tak? Czy do bioreaktora potrzeba nam było... zestaw elektryczny. Nie potrzeba było. Na przykład do ładowarki? Ładowarka ogniw, teoretycznie zaawansowany zestaw. No, jakby nie patrzeć, jakbyśmy zniszczyli to i to, to byśmy mieli. Uj, przekonałyśmy. Dobra, wodę sobie na razie gdzieś tu zostawmy, bo widzę, że nam to jeszcze wpadło. To sobie zniszczmy. Mamy mieć? Mamy miedziuchę, dobra. Mamy miedziuszkę. I tak, teraz musimy zostawić sobie ten ołów. Osady soli też, tytan też jest niepotrzebne. No i jedną ładwarkę do ogniw również sobie wywalę. No i dobra, wszystko to, co powinienem mieć teoretycznie. Teoretycznie mam. Kurwa, to są aż 3 sztuki w okolicy. Dużo. Niespokojna okolica. To jest pewne. To jest pewne. I tak, potrzebujemy moduł naprawczy przedziału dokującego cyklopa. To może być przydatne. Ale ja bym chciał jednak sonar. No, słone w sumie też. Czyli potrzeba jeszcze jednego chipu. Coś mnie to napierdziela. Napierdziela, ale jest na żółto. Się tylko ociera. Nie atakuje w teorii. Ulepszenie sonaru, dobra. Zobaczymy, jak starczy nam gdzieś tego miejsca, to być może jeszcze na coś zniszczę. Wolałbym nie. Starczy miejsce. Bo jednak ta naprawa też by się przydała. 520 energii, zdrowie 1500-1500, spoko loko, fajnie to wygląda. Wyrzutnia, ulepszenie wyrzutni wabików cyklopa, zwiększa pojemność wyrzutni wabików, no ale my tego zbyt nie potrzebujemy, tak? No tak. Tak naprawdę, mamy tu jeszcze jakieś ulepszenia do tego naszego cholernego cyklopa? Nie, tylko mamy i wyłącznie kompensatory. Ja sobie już tu zacznę wrzucać te nasze ogniwa, żeby był prąd. Jest prąd, jest prąd. To sobie przełączę. To sobie przełączę. Dobra, my tam potrzebowaliśmy miedzi jednej. Czy mamy... Kurwa, ogórku jeden głupi, no. Aż się pomyliłem. Ładwarka baterii, no mamy tu ładwarkę baterii, tak. No dobra. Tam był miedziany kabel potrzebny. No dobra, no to mamy to. Potem sobie co najwyżej to jakoś wymienimy. Dobra, czyli wszystko co chciałem to mamy, to też mamy, dokowanie mamy, możemy wyruszać cyklopem stricte na wyprawę. Tak? Światło wyłącz. System przeciwpożarowy jest. Tu wszystko jest. Pilotuj łódź podwodną. Jak nam to wygląda? Uruchom sonar. No fajnie. Uruchom system. O, automatic. Dużo żel energii? Nie, jakoś super. Dobra.
To co z tego, że my tu w końcu mamy? Kierujemy się stricte tutaj w dół. Tutaj w dół. W ogóle przełączmy sobie prędkość. Już nie pamiętam, gdzie to się przełączało. Tu się przełączało prędkość. Okej. Na szczęście ten mod mój piękny działa do sprawdzenia mapy. To mnie bardzo cieszy. Kurczę, ten sonar fajny jest. Ten sonarek jest fajny. Tak potwora. Nie wiem, kto kogo atakuje. Ale widzę, że to zżera jak cholera prąd. O Jezu, jak to zżera prąd. Jak to zżera, kurwa, prąd. To najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie dokładnie... Gdzie dokładnie, to jest chyba tu. A to by wychodziło. Zobaczcie, jak to zżera. Ja pierdzielę. Ale dobra, w końcu. W końcu robimy to, co chcieliśmy od samego początku. Nareszcie. Nareszcie. Nic mnie w teorii tu nie atakuje. My teraz schodzimy do Lost River. Zobaczcie, że to się chyba kurwa nie zapisało to, no. Nie wiem czemu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, ogólnie tą bazę, tak jak wam mówiłem wcześniej, będziemy sobie z pewnością robić przy tym... Boże, zapomniałem słowa. Przy tym drzewie. Przy drzewie, które było takie ładne. Już jesteśmy powyżej tej głębokości. Dobrze, bardzo dobrze. Mamy 400 metrów w ogóle głębiej niż nasz Simo w ogóle może cokolwiek zrobić, więc też dobrze. Musimy znaleźć sobie kijanit, żeby ładować sobie naszego cyklopa, bo to też jest tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, którą teraz moglibyśmy zrobić tak naprawdę. Moim zdaniem. Zglądam, żeby zaś się nie wpieprzyć na tego duchowego naszego lewiatanka. On gdzieś tu sobie krąży wtedy. To ty nie, to tylko Shark. 84%, no żre tej baterii jak nie wiem. Jak to wygląda? To chyba za wysoko podróżujemy. Też nie. No się okaże, to w ogóle inny biom. W tej chwili jesteśmy już ponad połowę odległości głębokości, którą możemy zrobić. Jest. Okej. Dobra, no nie ma innej opcji. Opisujemy grę i próbujemy. Żeby go tylko nie uderzyć w pysk tym cyklopem, to będzie chyba dobrze. Chyba go uderzyłem w pysk. Widzę cię, widzę. Woda nam się zrobiła. Odpuszcza sobie, tak z widzy. Kiciuś. Cholerna dziadyga. On jest. W teorii mamy teraz chyba szansę nawet jakoś się przemknąć delikatnie. Mówię, z nim to będzie najgorsze to przejście. W
ogóle z tego co widzę, moi mili, to my powinniśmy sobie iść tam. A ja teraz skieruję się jeszcze poniżej. Tam to nas na pewno nie było. Uderzyłem coś? Nie. Ja coś tu rozwalę? Nie wydaje mi się. A tutaj to mnie na pewno nie było. Jakie tylko wyryby. Wow, tu jest lawa. Ale jajca. Nie no, ekstra. Tutaj to mnie nie było na pewno. Ale tutaj ładowa... I chyba widzę kijanit, moi drodzy. Nie mówcie o ten kijanit. O, shit. Kijanit chyba będzie trzeba zrobić za pomocą... Tak, za pomocą tego. Ale dupa blada. Kombinezon Prawn. Tak mi się wydaje. Co to? Ej, czy mi tam coś... Czy mnie coś atakuje? Tam widziałem było na ekranie statku coś pokazane. Tak! Coś jest. Larwa lawowa. Bo on dobiegła. Kurwa, wściekła. Ale my tu już nie możemy w ogóle podróżować, moi drodzy. Jani, do zebrania tego serca wymagany jest specjalny sprzęt. Ty jesteś jakąś nową manta szkarłatna. Ocznik czerwony. Kurde, nowe rzeczy. Na szczęście na mnie, że jakoś nie wiadomo ile tego HP. No, trzeba uważać. Trzeba uważać. Kolejne są gdzieś. Widzicie, o tym właśnie mówiłem. No i leży tu cholera jasna. Won. Czy ja nie mam żadnego czegoś, co mogłoby ich na przykład walnąć? I dobra, to działa. To akurat działa. Widzę tam jeszcze coś, co bym chciał również zwiedzić. Zaraz wam pokażę dokładnie co. Jak to kurwa prąd ciągnie? Jak to prąd ciągnie? Ja pierdzielę. Cóż to jest? Lit. Teraz powiem szczerze, że nie wiem, czy dalej kontynuować tą jazdę. Bo jasne, spoko. Jakbym miał ten kijanit, to nie byłoby problemu. Jakbym miał kijanit, a nie mam kijanitu. Żeby cokolwiek sobie z tym zrobić, to potrzebuję... Chyba znów nie dam się. Co to w ogóle robi? Bo w sumie nie wiem nawet, co to jest. Co to było? Tematy, bla bla bla, dane obcych, dzienniki, pobrane lokalne formy życia. Fauna, fauna. Pasożyty. Larwa lawowa, oto było to. Gatunek przypominający larwę, który wydaje się być pozbawiony zmysłu wzroku czy zapachu, ale jest w stanie wyczuć i czerpać energię termalną, jak i elektryczną z okolicy. No właśnie. Przystawki. Zdolne do przemieniania się do gładkich powierzchni i generowania wysokiego podciśnienia. Odczepi się, jeśli zostanie poddane wystarczającemu obciążeniu. Gruby łuski chronią ją przed ekstremalnymi temperaturami. Larwa lawowa nie posiada typowego układu trawiennego, zamiast tego zasila swoje procesy życiowe energią, którą czerpie bezpośrednio. Zachowanie. Przyciągają ją wszelkie źródła energii. By przetrwać, wysysa energię ze swoich ofiar. Podsumowanie. Unikaj, gdy pilotujesz pojazdy. Usuwaj, by chronić baterię. Właśnie. Won. 39%. O to właśnie chodzi, bo zobaczcie, no ja
Mam tak na zapasie tak naprawdę dwa ogniwa. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Wydaje mi się, że musimy się stąd wycofać. Musimy się stąd wycofać. Innej opcji nie widzę w tej chwili. Pytanie, czy damy radę. Na pewno damy radę, w razie czego bym to jakoś inaczej jeszcze zrobił. Bardziej mi chodzi o to, że... Na razie, no, musimy to zrobić w troszeczkę inny sposób, tak? Musimy zrobić sobie na pewno jakąś bazę na górze. Jak już zrobimy sobie jakąś bazę na górze, no to oczywiście będzie trzeba również zrobić jakieś ładowanie, żeby tutaj szybko móc sobie dotrzeć. Ponadto potrzebujemy zrobić również... słowa zabrakło. No właśnie, słowa, kurwa, ubogie słownictwo Shiro. Musimy również zrobić sobie oczywiście... kurwa! Kombinezon Prawn. Kombinezon Prawn. Nie wiem, czy mnie Reaper Leviathan nie goni. Zaraz zobaczymy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. O kurwa, jak to się. Jak to się. Patrzcie, jaki jest uparty. Patrzcie, jaki uparciuszek. Ja pierdolę. No zostaw mnie. Zostaw mnie, gnoju. Zostaw mojego cyklopa. Dobra, odpuścił. Na szczęście odpuścił. Gdzie my w ogóle wylecieliśmy teraz? Bo to jest też dobre pytanie. To wygląda jak ten zniszczony wcześniej... zniszczona ta, wiecie, infrastruktura po prostu badawcza. Chyba nawet jest to. Czyli tu musimy przelecieć, teraz powinny się zapalić te lampy. Potem na prawo i jesteśmy w domu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dobrze mi się chyba wydaje. To było tu. Czyli da się wcisnąć. Tak jak Patka mówiła, da się wcisnąć wszędzie tym cyklowym. To po prostu kwestia prawy i dobrego wejścia. Można penetrować wszystkie dziury. To jest dziwnie tym cyklopem tutaj. Oj, dziwnie. Wiecie, potem też nie będzie problemu, no tu mamy dużo tych termalnych miejsc, więc spoko. Wiecie co, ja w ogóle sobie chyba wyłączę silnik. Nie to. Wyłączę sobie silnik. I ja sobie podlecę Simofem. Podlecę sobie Simofem, żeby wiedzieć, gdzie zakręcić ten cyklop, bo cyklop jest fajny, bo to jest mobilna baza, ale problematyczny pod tym względem, że musimy jednak wiedzieć, gdzie płyniemy, tak? Wydaje mi się, że to może być tutaj, no właśnie. Tylko to było też... był jakiś krzyk. Ogólnie tak, tu jest to jedno drzewo. To jest to jedno drzewo, a dalej mamy jeszcze jedno. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak było. To jest to drzewo lewetańskie, tak? Z tymi jajkami i tym podobnym. Koloko. Właśnie, no to 900 tylko, to nie jest dużo. To nie jest dużo. A tu dalej, z tego co pamiętam, dało się zrobić tą bazę, bo to było sporo miejsca, którego możemy tak naprawdę bez problemu sobie wykorzystać względem tego, co chcemy po prostu zrobienia. Okay. Tak. Ja bym bazę zrobił tutaj, w tym miejscu. Ja sobie zostawię tego Simofa. O, 650 metrów. To też nie jest blisko. Ale myślę, że bez problemu. Trochę tyłek zapiecza, bo ciepło. I ogólnie tam z tyłu właśnie, gdzie chcemy tą bazę zrobić, również są zejścia poniżej, więc cyklop też się nam przyda. Bo Simów chyba już nie ma takiego zanurzenia.
klimat ma chyba maksymalnie 900 i tyle. A czemu mi się tam się trwałe zrobiły? What the fuck? Ol. Coś te krewy się trwało, ostatnio mi zaczynają szmankować. Dobra, wpływamy. Dzisiaj się pewnie jeszcze zaczniemy... po prostu spróbujemy sobie przynajmniej tą bazę jakoś tam zrobić. Bo wiadomo, że... może być ciężko ją dokończyć. Potrzebujemy dużo miedzi, więc pewnie jeszcze... jak gdzieś z samym Simopem pewnie sobie skoczę. Po tą miedź. Zrobimy sobie oczywiście kombinezon Brown w następnym odcinku, albo jeszcze następnym. Potrzebujemy kianitu. Kianitu, który nam posłuży właśnie za... za zrobienie upgrade'a do tego termalnego ulepszania. No bo to widzę, że jest naprawdę potrzebne. To jest mega potrzebne. Bez tego może być naprawdę mega problem. Zobaczcie, jak Simov jest daleko. Ja powiem, że Simov jest wolniejszy, ale czy ja wiem, czy on jest wolniejszy? Chyba nie. Chyba nie jest jakoś tam super wolniejszy. Chociaż Cyklopa, wydaje mi się, że Reaper Leviathan miał problem dogonić. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Jak temperaturka jest tu gdzieś temperatura? Nie ma temperatury. Patrzcie na pochybel. Zejdziemy niżej. Zejdziemy niżej niż Simo. Zejdziemy niżej niż Simo. Tylko pytanie, czy też zmieścimy dupsko tym cyklopem tamto zagłębienie? Może być to problem. Dobra, Manto, odejdź, by cię uszkodzę. Mówiłem. Mówiłem. Ta baza będzie gdzieś tutaj dokładnie rozmieszczona. A zejście, moi drodzy, jest tu. Zobaczcie. Tam jest jeszcze poniżej zejście. Więc tam, mam nadzieję, w ogóle to są galerciaki. Ej! Dobra, Reorzel będzie. Dobra, mamy fajną miejscówkę. Ja sobie tylko jeszcze wyjmę te... Też te akurat są już wyczerpane. Ale powyciągam te bateryjki. Zobaczcie, to jest setka, 27%. I zeróweczka. Już nam spada tlen. Już nam spada tlen. Dobra, bierzemy konstruktor baz. Żeby się teraz nie okazało, że tu coś groźnego pływa, błagam. Błagam. Widzę, że będziemy musieli w ogóle podciągnąć sobie niestety obszar cieplny stamtąd, żeby wytworzyć sobie energię. Trzeba o tym pamiętać. Dobra, pomieszczenie wielofunkcyjne. Jak to wygląda? Duże pomieszczenie. Dwa razy sztabka prostali, tylko to jest naprawdę... O, pomieszczenie naprawdę mega wielkie, tak? To jest mega wielkie pomieszczenie. Jak to wygląda? Tak przy okazji patrzę, bo ja też jeszcze nie miałem okazji tego robić tutaj. Weźmy sobie tego Simo pomalę bliżej. Troszeczkę cię bliżej trzeba wziąć. No i dobra, 899. Ale myślę, że nie. Myślę, że to akurat nie. Wymienię tu. Duże pomieszczenie ze szklaną kopułą. Ciekawie. Myślę, że tu już jest za wysoko nawet. Też nie chcę zbytnio sobie zablokować tego przejścia. Może być tak tu. No może, nawet równo bym powiedział. Nawet w miarę równo. Dobra. Minus 2,3. Właz sobie zrobimy tu. Nie wiem, czemu taki dzyndzel wystający, no ok. Bo innego się zrobić włazu nie da.
No nie da się. Górą też się nie da. Może włas się da jeszcze od dołu jakoś zrobić, ale niestety nie. Musi być taki... taki dynter. Teoretycznie, z tego co widzę, nie potrzebujemy chyba nawet robić sobie tutaj... Potrzebujemy? Nie potrzebujemy, tak? Chyba tak, dobra, chyba jednak potrzebujemy. Myślałem, ty wiecie co, biorę aktorze, żeby sobie zrobić. Ale chyba niestety musimy to zrobić. Dobra, no trudno. Ewentualnie być może jeszcze gdzieś tam będą rzeczy, które da się podnieść. Jest dużo grzybów niby tych głębinowych. Może i to też jakoś da radę. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, kolejna przestrzeń. Stacja dokująca to nie. Obserwatorium też chyba na razie nie potrzebujemy. Łącznik pionowy, fundament. Wzmocniony fundament bazy. Ale mógłbym to jeszcze inaczej zrobić. Wiecie o co mi chodzi? No wiecie o co mi chodzi. Mam miejsca tyle? Coś tam mam. Jednak nie mam. Weźmy Osimofa, wypijmy sobie co nieco. HP nie się naładuje, czy HP. Powietrze nie się naładuje. Boję się, że zaraz nam tu zejdzie to wszystko. Chodzi mi o to, kochani, żeby zrobić sobie tutaj te platformy, bo naprawdę być może zwiększy nam to znacznie trwałość tego wszystkiego. To było. Tu jest fundament. Tak miejsca. Tu jest ołów potrzebny tylko. Dobra, jedna platforma. Zrobiłem sobie to w dwóch stronach. Jeszcze brak miejsca w ekwipunku. Świetnie. No, dobra, no wypijmy tą jedną wodę. Wiem, że być może zrobię głupotę. Wodę czy kostkę? Kostkę. No i wodę też. Tak niedawno brakowało mi nonstop tej wody, tak? A teraz odpierdolę takie maniany. Dobra. No może być tu. Ja nie wiem, czy nie za nisko trochę. Ja chciał to jednak trochę wyżej. No jest różnica. To trochę wyżej, żeby też nie było to tak nisko, wiecie, przy ziemi. Dobra. Kolejna. Teraz jest dobrze. Teraz jest elegancko. Czego mi nie... O, nie mam łowiu? Naprawdę nie mam łowiu, tyle mam. Nie oszukujta. Okej. Okay. Pomieszczenie wielofunkcyjne. Widzę, że tutaj musimy sobie więcej tego zrobić. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, czy mi tego łowu starczy. Zobaczcie, od razu wytrzymałość kadłuba nam sporo wzrosła. Okej. Okay. Jest śmieszne, bo zobaczcie, że nie pokazują się nóżki teraz. Nie pokazują się nam nóżki. No nie, pokazują się jednak, okej. Okay. To trochę nie rozumiem. Jaki jest sens tworzenia fundamentu? No bo słuchajcie, no tutaj teoretycznie nie możemy. No
Ale to jest naprawdę mega dziwnie zrobione. Zobaczcie. Mega dziwnie zrobione. Bo blokuje mi już tlenu powoli. Jeżeli będzie ponad 20, to jest bez sensu. To jest kurwa bez sensu. Totalnie to jest bez sensu. To budowanie jest naprawdę dziwnie zrobione. Napisałem, że jeżeli zrobimy to tu, to już nóżki zaraz będą widoczne. Okej, okay, no i właśnie, tu są nóżki już widoczne. No jaki to jest sens? No, jaki to jest kurwa sens? Nie ma żadnego. Nie ma żadnego sensu, kochani. Ja sobie podpłynę trochę tym cyklopem bliżej. Podpłynę sobie bliżej tym cyklopem, żeby mieć, po pierwsze, łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Raz. A dwa, żebym mógł sobie wreszcie nawet rzeczy zostawiać tym wszystkim. Włóżmy tutaj jedną. Czyli włącz. Nie wiem czemu, tylko jest 100% energii, ale pewnie ta energia będzie spadać jak głupia. A jak 5% z jednej baterii. Donar żera. To trochę jest. Trochę boli. Okej. Engine wyłączymy. I miałem ten grajdą zostawić. Miałem ten grajdą zostawić, bo naprawdę to mi tylko przeszkadza w tej chwili. Niż pomaga. Woda, nie woda, spoko, to jest naprawdę no potrzebne, ale nie dla nas w tej chwili. Nie dla nas w tej chwili. No kurde, nie mam pomysłu na tą mazę. Bo co z tego, że tutaj to zrobię w ten sposób, jak to będzie brzydkie. Czyli jednak rezygnujemy całkowicie z podestów. No dobra. Skoro tak, trudno. Przemiałowy sporo uzyskamy. Bo i tak fundament daje tylko dwa. To też trochę bez sensu. To też trochę bez sensu. A tak wracając w sumie do tego dużego pomieszczenia. Bo to jest duże pomieszczenie ze szklaną kopułą. Ale jest też to zwykłe duże pomieszczenie, tak? W teorii można było to zrobić wyżej. No zobaczcie, że... Pytanie, czy to teraz nie bazuje na tym? To dobre pytanie. Tak, to bazowało na tym, kochani. Mógłbym zrobić w ten sposób. I zrobić po prostu wejście tu. Może też nie jest głupie. Zobaczcie, nie będzie ładnie? Zrobić tak? W tym wejściu? Wiecie co? Trochę mi się to nie... Gdzieś mi się to kurwa nie klei, nie wiem czemu. Gdzieś mi się to nie klei, nie wiem dlaczego. Dobra. Wiecie co? Bo to jest bez sensu, bo ja teraz tracę czas odcinka na zastanawianie się. A myślę, że najlepszym sposobem na to wszystko będzie tak naprawdę, gdy ja sobie to poza odcinkiem wszystko porobię. No ale dobra, wiemy, że tu będzie ta baza, tak? To jest taki core myślowy nasz tutaj. A my, póki jest jeszcze chwila czasu, widzę, że mamy jeszcze 5 minut, zobaczymy sobie, co jest tam na dole. Myślę, że i dla mnie, i dla was będzie to takie fajne zakończenie odcinka. Uważać, żeby się nie pierdziknąć gdzieś. No to trzeba definitywnie uważać. Bo tu jest łatwo. Tu jest łatwo. Cześć Manta.
Jakieś męciocha. Widzę, że jest sporo też tytanu. Dobra. Trochę sobie zejdziemy. Zobacz, jesteśmy już na 950-60 metrów nawet. Więcej galaryciaków. Wow, cóż to jest? Znaczy, rozumiem, że to jest ten biom lawowy, tak? Rozumiem, że na kijanie tutaj nie mam co liczyć nawet. No, zróbmy to inaczej. Ja sobie tutaj włączę silnik. Przejdę sobie po prostu na piechtę i sprawdzę. Znowu podłożę, to wszystko podkładam. Żeby co najwyżej nie stracić, zapiszemy sobie w ogóle grę. Zapiszmy sobie grę. Sprawdźmy, jak to wygląda na zewnątrz. Trochę nam dupa się oczywiście sparzy, no to jest normalne. Nie, jakoś super. Już widzę, że tam będzie ssało. Widzę, że tam będzie nam coś ssało. Tak, tu nic nie ma. Ale wiecie co, tak sobie teraz pomyślałem, że jeżeli tutaj byśmy zrobili sobie te termalne ładowanie, to był świetny garaż dla cyklopa. To świetny. Byś tu ładował jak głupi. Być może nawet to jest zrobione w ten sposób. Liczę na to, że gdzieś tutaj ten kijani, gdzie znajdziemy cholera, jakiś taki odrobinę, chyba 3 sztuki nam są potrzebne. No ale nie widać. Cóż to jest? Ruda miedzi. Dobra, już widzę, że nawet tam nie ma sensu lecieć. Więc moi drodzy, no wróćmy sobie na razie tu. Nadal cholera, tej bazy nie zrobimy. Nadal tej bazy nie zrobimy, bo nawet nie mamy, kurde, czy nie mamy. No mamy. Tylko nie mam pomysłu, jak to zrobić. Ja sobie zaraz przed odcinkiem następnym ogarnę. Tylko muszę wrzucić rendering jeszcze poprzedniego odcinka, bo to nagrywam troszeczkę z zapasem. Więc wrzucę sobie renderowanie i w czasie, gdy się będzie to renderować, to sobie oczywiście wszystko tutaj posprawdzam i być może jakiś taki nawet zarys tego wszystkiego sobie gdzieś w głowie nawet przynajmniej robię. I patra. Dobra, moi drodzy, to jest przeciąganie, bo myślę, że bez sensu, żebym tu jeszcze te 2 minuty próbował jakoś specjalnie dogrywać. Wiesz? Wiesz. O kurwa, ile tu prądu wali. To było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground of Shiro. A ja się oczywiście wracam na górę. Wracam się na Gursona. Nie wiem, czy mi się uda tak to zrobić. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ogonkiem zaraz nie przywalę. Już przyjebałem. Dobra, trzymajcie się jeszcze nieco. Hej, hej.